Dzięki podpisanej dzisiaj umowie chcemy zrealizować kolejne 22 km na ścieżce wokół Zalewu Szczecińskiego. Wykonawca, który realizował wcześniej tą ścieżkę, ogłosił upadłość. Spowodowało to dużo komplikacji po naszej stronie, ale dzięki pracy naszych urzędników udało się w końcu ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę. Ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy korzystali z tych ścieżek. Ja wczoraj skorzystałem choćby z wybudowanego niedawno odcinka Czarnocin-Recław, trochę dalej położony od Szczecina, ale właśnie na szlaku wzdłuż Zalewu Szczecińskiego. I wszystkim bardzo, bardzo serdecznie polecam, w szczególności taką późną wiosną, wczesnym latem, Pomorze Zachodnie na rowerze wygląda cudownie.